Ten podcast jest o tym, jak żyć szczęśliwie. Dowiesz się, jak poznać i pokochać siebie oraz zacząć kreować swoje życie w zgodzie ze sobą. Uzdrowienie przychodzi wraz ze świadomością. Jeśli zostaniesz, Ci, kim jesteś. Nazywam się Laura Górka i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Cześć, witam Cię nareszcie, miłości w moim podcaście. Nareszcie, bo rozumiem też, że nie tylko zwracam się do osób, które mnie obserwują na Instagramie, ale także do tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Nareszcie, dlatego, że bardzo długo odkładałam założenie tego podcastu i wynikało ono z tego, że ja. Bardzo chciałam się do tego przygotować. Ja po prostu marzyłam o tym, by to wszystko było perfekcyjne, by okładka idealnie wyglądała, by to, o czym będę mówić, było z sensem. I myślę, że ja tak przez całe swoje życie miałam, że potrzebowałam właśnie tego perfekcjonizmu, bo myślałam, że jestem czymś, co wesprze mnie w dążeniu do, do sukcesu, tej oczywiście. Mówię w cudzysłowie, dlatego że dla każdego z nas jest on zupełnie czymś innym, natomiast rozumiem jedno: perfekcjonizm oddalał mnie od tego wszystkiego. Próba zrobienia czegoś najlepiej jak tylko potrafię, nie dla siebie, tylko dla innych, była zawsze zakończona tym, że odkładałam coś w nieskończoność, bo nigdy. Nie uznawałam, że to jest ten dzień, w którym ja mogę dać siebie wszystko. Więc mówię teraz do Was totalnie bez żadnego przygotowania. Zastanawiałam się jedynie nad tym, o czym bym mogła Wam powiedzieć, i myślę, że zacznę od początku. Zacznę od tego, z czym najczęściej się do mnie zwracacie: Jak pokochać siebie? Myślę, że miłość do siebie jest takim dosyć trudnym tematem, i to jest naprawdę zadziwiające, że ja przez większość swojego życia. Nigdy nawet nie pomyślałam o tym, że to może być istotne w, w kontekście rozwoju osobistego, czy bycia po prostu szczęśliwym człowiekiem. Naprawdę nikt nigdy nie powiedział mi, że rozwiązanie wszystkich moich problemów, tego co ja czuję, to jest pokochać siebie, uwierzyć w to, że jestem wszystkim, że mogę wszystko, że jestem dzieckiem Boga, że jestem jego częścią. I on się we mnie wyraża, ja nim jestem. Co zastanawiające, bardzo często, kiedy mówiłam o miłości własnej, słyszałam w odpowiedzi o egoizmie. I chcę na początek wyjaśnić Wam różnicę między egoizmem a miłością własną. Słuchajcie, słownik mówi o egoizmie w ten sposób: nadmierna albo wyłączna miłość do siebie. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Wow, już rozumiem skąd ta burza wśród innych ludzi, w momencie kiedy dowiadują się, że inni kochają siebie. To jest bardzo ciekawa definicja. <grytania> Dlatego, że wyłączna prawdziwa miłość do siebie zawsze będzie się objawiała miłością do innych ludzi, a nie zwracanie uwagi na oczekiwania innych. Myślę, że jest po prostu zdrową formą relacji ze sobą. Słuchajcie, myślę, że kwestia tego, że egoizm się stawia gdzieś w zestawieniu wraz z miłością własną, ma bezpośredni związek z tym, jak ktoś definiuje miłość. Bo jeśli my w obecnych czasach mamy taki obraz miłości, Jaki nam się pokazuje w kościele. Tu mam na myśli choćby Boga, który każe swoje dzieci za złe uczynki i który wsadza ich do piekła, kiedy nie robią po jego myśli. Mam na myśli relacje między dziećmi a rodzicami. W momencie, kiedy dzieci nie robią tego, czego ich rodzice od, niego, od nich oczekują, to dzieci dostają karę, albo nie są traktowane tak, jak powinny być traktowane. Weźmy tutaj jeszcze na tapet relacje między mężczyzną a kobietą. Które są bardzo częstym obrazem tego, jak nie wygląda miłość, zazdrość, złość, wieczne kłótnie, oczekiwanie, że ktoś coś zrobi dla mnie i za mnie. To jest codzienność w naszym życiu i w naszym świecie. To, w jaki sposób siebie traktujemy w relacjach, to, w jaki sposób traktujemy nasze dzieci. I jak traktuje nas świat w momencie, kiedy żyjemy w taki sposób, w jaki komuś się to nie podoba? Mylimy miłość z obsesją. Mylimy miłość z uzależnieniem. To, w jaki sposób przedstawiana nam jest miłość, to jak pokazuje się nam, że powinno się kochać, nie jest tym, co jest prawdziwe. Miłość jest bezwarunkowa. Miłość nie oczekuje. Miłość, jest czysta i piękna. Wszędzie, gdzie jest prawdziwa miłość, tam jest spokój. Nie ma nerwów, nie ma złości, nie ma strachu. Jeśli w związku z miłością czułeś w swoim życiu cierpienie, jeśli w związku z miłością czułeś te wszystkie emocje, które sprawiają ci ból, to nie była miłość. Prawdziwa miłość to wolność. Miłość nie pozwala na to, byś czuł się źle. Nie ma takiej możliwości. My myślimy, że miłość jest za coś, a miłość jest pomimo wszystko. Więc kiedy ten toksyczny obraz miłości wciągniemy do swojego życia i do relacji samych ze sobą, będziemy się traktować najgorzej na świecie. A to właśnie będzie nas oddalać od tego, by wzrastać, by być tym, kim w istocie jesteśmy. I przychodzi pewien moment w Twoim życiu, kiedy dowiadujesz się, że jednak to wszystko nie jest za darmo. Że musisz coś, by rodzice patrzyli na Ciebie z uśmiechem. Że musisz coś, by ktokolwiek uznał Cię za wartego czegokolwiek. I zupełnie tak samo jest w szkole. Kiedy dostajesz oceny i kiedy nie osiągniesz takiej, jakiej by Twoi rodzice oczekiwali, czy ktokolwiek inny, czy takiej, która jest uznana za najlepszą, Jesteś nikim, jesteś gorsze, coś musi być z tobą nie tak, a nic nie jest z tobą nie tak. Wszystko jest z tobą w porządku i całe swoje życie zasługujesz na miłość bezwarunkową, więc moment, w którym zaczynasz kochać siebie, jest momentem, w którym kochasz siebie niezależnie od tego, kim jesteś, co osiągnąłeś, niezależnie od tego, jak wyglądasz, co zrobiłeś, jak się czujesz, kochasz siebie. Tylko dlatego, że jesteś tak samo jak w pierwszych dniach swojego życia. Wyobraź sobie teraz swojego przyjaciela, który przychodzi do ciebie, by się zwierzyć i mówi: Beznadziejnie się zachowałem, nie mam zielonego pojęcia, jak mogłem coś takiego zrobić, jestem głupi, znowu zrobiłem to samo. Czy zwrócisz się do niego, masz rację, <gry> czy jednak zdecydujesz się go wesprzeć? Wsparcie to będzie jedyna rzecz, jaką zrobisz dla niego. Dlatego, że wiesz doskonale, że jeśli zgodziłbyś się z tym, co on do Ciebie powiedział, załamałby się. Nie miałbyś żadnej motywacji do tego, by wzrastać, do tego, by zrobić cokolwiek dla siebie. Tak samo jest z Tobą. W momencie, kiedy zwracasz się do siebie, zwracasz się do siebie mającego 2 latka, 3 latka, 4, 5, 10, 15, wyobrażasz sobie powiedzieć do dziecka, które ma tyle lat, że jest beznadziejny, że mu się nic nie uda. W momencie, kiedy mówisz do siebie mówisz do każdej swojej części. Żadna z tych części nie wyjechała nigdzie, ona się nigdzie nie wybrała, to jesteś cały czas te. Więc zwracaj się do siebie z miłością, dlatego że miłość uskrzydla, miłość powoduje, że wzrastasz. Więc kiedy już rozumiesz pojęcie prawdziwej miłości, że być kochanym to jest po prostu być kochanym za to, że się jest i to tyle, nic więcej, nie ma żadnych warunków. To zrozumiesz wtedy, że kochanie siebie to jest kochanie Wszystkiego, co jest we mnie, każdego mojego cienia, bo to jest właśnie uzdrowienie. Uzdrowienie dzieje się za pomocą świadomości o tym, kim ja jestem. I bardzo proszę Cię, byś sobie uświadomił, że jesteś wszystkim, że zasługujesz na bezwarunkową miłość, a tym bardziej na tą od samego siebie. Jeśli jest coś, co w sobie nie lubisz, Pokochaj to, spójrz na to z innej perspektywy, spójrz na to w taki sposób, jakbyś patrzył na siebie przez pryzmat małego dziecka. To jest właśnie bycie dla siebie bezwarunkową miłością. Kochanie siebie w taki sposób, jak kocha się dziecko. I którym ty jesteś? Nic się nie zmieniło. Bądźcie jak dzieci, tak jak Jezus powtarzał. Kiedy już uznasz świadomie, że zasługujesz na wszystko, że jesteś. Godny wszystkiego, co najlepsze. Pierwszym krokiem do pokochania siebie będzie traktowanie siebie z tą samą czułością i z tą samą miłością, jaką traktujesz małe dziecko. Zwracaj się do siebie w taki sposób, jakbyś był małym dzieckiem. Motywuj się w ten sam sposób. To jest w ogóle najważniejsze, co ty mówisz do siebie. Ten twój dialog wewnętrzny, który ty prowadzisz ze sobą. W momencie, kiedy coś Ci nie wyjdzie albo coś nie pójdzie po Twojej myśli, jest kluczowe. Tak, jak rozmawiasz z przyjacielem. Rozmawiaj z samym sobą. Coś Ci nie wyszło? Ok. Zwróć się do siebie. Nie ma sprawy. Najwidoczniej ta sytuacja coś nam pokazuje. Co możemy zmienić? Spójrzmy na to. Wszystko będzie dobrze. Pocieszaj się. Wspieraj się. Traktuj siebie w taki sposób, w jaki traktowałbyś kogoś, kogo bardzo, bardzo kochasz. To jest pierwszy krok do pokochania siebie. Drugim krokiem do pokochania siebie jest niepozwalanie na przekraczanie swoich granic. Jeśli jest coś, czego nie lubisz, a co do tej pory robiłeś, przestań to robić. Jeśli jest coś, co ktoś ci każe, a ty nie chcesz tego robić, nie rób tego. Jeśli ktoś Okazuje ci brak szacunku, nie przebywaj wśród takich osób. Myślę, że jest mnóstwo yy, przykładów stawiania granic, natomiast nie muszę ich wymieniać wszystkich, byś uświadomił sobie, kiedy coś jest z tobą zgodne lub nie. W momencie, kiedy przychodzi ci coś zrobić, albo ktoś ci o coś prosi, zapytaj się siebie, czy to jest moje, czy to jest zgodne ze mną. Jeśli nie, nie rób tego. Czasem robimy coś dla kogoś, bo myślimy, że wypadniemy lepiej. Albo robimy coś dla kogoś, bo boimy się stracić tą osobę. Lecz zrozum, że robienie wbrew sobie jest o wiele większą stratą dla samego siebie, niż dogadzanie wszystkim wokół, po to, by mieć kogokolwiek w swoim życiu. Gwarantuję ci, że jeśli będziesz wytrwały w tym, by zacząć troszczyć się o siebie, kochać siebie i dotrzeć do tego momentu, w którym poczujesz prawdziwe szczęście z wewnątrz siebie, Będziesz mieć wszystko, a zwłaszcza tych ludzi wokół ciebie, którzy nie będą niczego oczekiwać w zamian za to, że są w Twoim życiu. Kolejny, i myślę, że ostatni krok to poznaj siebie, zadawaj sobie pytania, dowiedz się, kim Ty jesteś. To jest bardzo ważne, dlatego że przez te wszystkie lata byłeś budowany na podstawie czyichś przekonań, na podstawie tego, co ktoś myślał o Tobie. Wysłyszałeś i budowałeś. Spróbuj teraz dotrzeć do siebie bez żadnych filtrów. Posieć ze sobą w ciszy, bądź ze sobą przez jakiś czas. Zabieraj się na spacery gdziekolwiek. Zacznij tak naprawdę rozmawiać ze sobą, dowiadywać się, kim jesteś naprawdę. To jest coś niesamowitego, to jest tak wspaniałe, że nie da się tego opisać. Postaraj się poznać. Samego siebie. Gwarantuję Ci, że kiedy zrozumiesz, kim jesteś, kiedy sobie przypomnisz, kim jesteś, nie będziesz się musiał nawet zmuszać do miłości do siebie. Pokochasz siebie w tej najprawdziwszej swojej wersji. Przestań, kochanie, idealizować sobie wszystkich ludzi dookoła i myśleć, że z Tobą musi być coś nie tak, skoro masz wady, skoro zrobiłeś coś nie tak, albo masz na swoim koncie jakieś sytuacje, których się wstydzisz. Nie masz zielnego pojęcia, jak, jak ktoś wygląda, kim ktoś jest tak naprawdę. Widzisz jedynie to, co ktoś pozwala ci zobaczyć. Zrozum, że to, co obserwujesz, to, co oglądasz dookoła siebie, to tak naprawdę obraz tego, co jest tobie pokazywane. To nie jest obraz całej prawdy, wszystkiego, co tak naprawdę tam się dzieje. Masz styczność z ludźmi innymi niż ty przez kilka minut w swoim życiu czy kilka godzin. I oni też nie mają przyjemności, by, nie wiem, pokazywać swoje wady. Wprost przeciwnie, oni robią wszystko, żeby ci pokazać to, co najlepsze w nich, i to jest naturalne. Więc zrozum, że to, że czegoś nie widzisz, to nie oznacza, że to nie istnieje. I to w każdym przypadku <grych> uświadom sobie, że każdy człowiek, ten wyższy rangą, ten niższy rangą, każdy ma te same potrzeby, każdy boryka się ze swoimi problemami. To, co ty widzisz, to jest wyidealizowana część danego człowieka i jego życia. Nie umniejszaj sobie na podstawie tego, co widzisz, bo to, co widzisz, to nawet nie jest w 5% tym, co jest naprawdę. Każdy ma wady. Twoim zadaniem jest swoje pokochać, zrozumieć, że są normalne, że nie czynią cię dziwakiem, że nie czynią cię ni nikim, kto jest gorsze. Jedyne, co ci stoi na drodze, do pokochania siebie, do bycia najszczęśliwszym człowiekiem na tej planecie, to świadomość. Ty nic nie musisz zmieniać w sobie, ty nic nie musisz robić, ty nigdzie nie musisz iść, ty niczego nie musisz dostać. To, co Ty możesz pokochać, już jest w Tobie, tylko Ty musisz uznać, Ty musisz sobie uświadomić to wszystko, że jesteś cudem. Że jesteś wspaniały, że jesteś najlepszy na świecie, że jesteś taki, jaki masz być, że Bóg się nie pomylił. <laughs> Nikt się nie pomylił, tworząc Ciebie. Musisz to zrozumieć, że nigdzie nie musisz iść, by cokolwiek znaleźć. To, co masz do odnalezienia, jest w Tobie w momencie, kiedy pozwolisz sobie na to. Wszystko, co jest w Tobie, jest warte wszystkiego. Zrozum to proszę. Jestem przekonana, że słowa, które przed chwilą powiedziałam, z większą ochotą powiedziałbyś do siebie mającego 5 lat, 4 latka, niż do siebie teraz. Ale pamiętaj, że niczym się nie różnicie. To jest ten sam człowiek. Dopiero wtedy, kiedy prawdziwie pokochasz siebie, będziesz w stanie kochać innych tak, jak kochasz siebie. Będziesz w stanie akceptować innych ludzi. Bo będziesz miał w sobie akceptację, będziesz miał ogrom akceptacji dla samego siebie, będziesz dawać innym ludziom to, co dajesz sobie, nie jesteś w stanie nalać z pustego. Więc jakość, z jaką będziesz traktował innych ludzi, kiedy prawdziwie pokochasz siebie, będzie niewyobrażalna, przepiękna, wszystko, co teraz będziesz dawać innym. Będzie tą samą jakością, z jaką dajesz sobie, nawet zrozumienie. Dasz tyle ludziom zrozumienia wokół siebie, ile będziesz miał zrozumienia dla siebie. Nie ma takiej szansy, by człowiek, który traktował innych z pogardą, kochał siebie prawdziwie. Jeśli kochasz siebie prawdziwie, traktujesz innych ludzi identycznie, jak chciałbyś być traktowany, jak traktujesz siebie. A wracając jeszcze na chwilę do definicji egoizmu, niezwracanie uwagi na oczekiwania innych będzie raniło tylko tych, którzy wobec ciebie je mieli. Także jeśli będziesz słyszał, że jesteś egoistą, bo stawiasz granice i chcesz dla siebie jak najlepiej i nie pozwalasz już ich przekraczać, zignoruj to. To nie mówi nic o tobie. Dziękuję za Twój czas i za to, że byłeś ze mną do samego końca. Mam nadzieję, że ten podcast wniósł trochę miłości do Twojego życia. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Do następnego.